Milan Kundera, Bohumil Hrabal, Michal Wiwek, Jarosław Seifert czy Wacław Havel to znane nazwiska. A dziś w tygodniu literatury czeskiej, chcąc zachęcić Państwa do sięgnięcia po dobrą książkę, którą znajdziecie w zbiorach naszej biblioteki, prezentujemy krótki przewodnik po współczesnej, mniej znanej literaturze naszych sąsiadów. Na początek chcemy Państwu zaproponować powieść Jezioro autorstwa Bianki Belowej. W niewielkiej rybackiej osadzie Boros, położonej gdzieś na końcu świata, w niebieskim domku z białym sufitem mieszka mały chłopiec o imieniu Nami. Towarzyszą mu babcia i dziadek. Tytułowe jezioro, które kiedyś dawało pracę i wytchnienie, zostało skażone i wysycha, a zły duch żyjący w tym miejscu gniewa się na ludzi. Kiedy chłopak zostaje sam, podejmuje intuicyjną wędrówkę w nieznane, w poszukiwaniu sensu, wartości i własnej tożsamości. Musi opłynąć nieznane i złowrogie jezioro, zanurzyć się w nim i poznać jego najgłębszą tajemnicę. Ta samotna wędrówka namiego będzie nauką wyboru między chęcią przetrwania i buntem wobec tych, od których zależy jego życie, i pokaże, jak dostosować się do realiów panujących w bezwzględnym świecie. Inspiracją dla autorki była historia jeziora aralskiego, które zanika na skutek nieprzemyślanej ingerencji człowieka. I za tę powieść Bianka Belowa otrzymała w 2017 roku Nagrodę Literacką Unii Europejskiej i najważniejszą czeską Nagrodę Literacką Magnesia Litera w kategorii Książka Roku. Jezioro jest książką wyjątkową, szczególną w swojej wymowie. Książką o poszukiwaniu lepszego życia, swoich korzeni, własnej tożsamości i miejsca w świecie. Alena Monsztajnowa urodzona w 1963 roku, czeska prozaiczka i tłumaczka literatury angielskiej, to jedna z najgłośniejszych postaci literatury czeskiej ostatnich lat. Jej książka *Hana* to niezwykła, wielowątkowa opowieść o sile życia, miłości i pamięci w obliczu nagłego cierpienia i poczucia winy, które nie daje zapomnieć o stracie. Akcja powieści przenosi czytelnika do trzech lat 50. XX wieku. Kiedy dziewięcioletnia Mira traci swoich najbliższych, musi zamieszkać z jedyną żyjącą krewną, samotną, budzącą strach, ubraną zawsze na czarno, milczącą kobietą duchem, ciotką Haną. Co połączy te dwie kobiety? Dwa życia i dwie narracje. Chociaż lektura Hany to podróż przez historię, która tak bardzo zdemolowała życie pewnej czeskiej rodziny, zostawiając smutek i samotność, tak naprawdę mogła wydarzyć się w każdym miejscu na ziemi. I stać się losem wielu innych. Czy małej, samotnej dziewczynce i zamkniętej w sobie ciotce uda się nawiązać jakąkolwiek więź? By stało się to możliwe, trzeba odkryć to, co bolesne smutną rodzinną historię dwóch pokoleń ich czeskiej rodziny, na której cieniem położyły się tragiczne wojenne wydarzenia, i odpowiedzieć na pytanie o przewrotność losu i wolę życia. I co jest decydujące? Kiedy każda, nawet najmniejsza decyzja okazuje się życiowym wyborem, jak pewien złamany zakaz, jakiś ważny list, który dotarł zbyt późno, czy ciastka, które zostały kupione w niewłaściwym momencie. Hana to powieść o emocjach. Miłości towarzyszy śmierć. Dojrzałość i doświadczenie uczą naiwną młodość, a pamięć musi nauczyć się zapominać. Ta literacka historia nie potrzebuje nadmiaru słów. Wzrusza i zostaje w pamięci. Uzyskała w Czechach liczne nagrody, w tym tytuł Czeskiej Książki roku 2018. Czas Czerwonych Gór Petry Ulowej to jeden z najgłośniejszych debiutów w literaturze czeskiej ostatnich lat. To kronika życia jednej rodziny, trzech pokoleń kobiet zamieszkujących odległe stepy Mongolii i stolicę kraju, którą autorka nazywa tutaj po prostu miastem. To jedna historia, ale pięć znakomicie uzupełniających się narracji, pięć spojrzeń i emocji. To opowieść o tradycyjnej, pamiętającej dawnych przodków mongolskiej prowincji, która, pielęgnując dawną kulturę, nie chce przemian i odcina się od nowoczesnego, ale destrukcyjnego miasta, które gwałtownie zmieniając się kusi marzeniami o bogactwie i przyciąga mieszkańców Stepu. Książka Petry Ulowej to literacki obraz o trudnych życiowych wyborach i losie, z którym trzeba się mierzyć, bo nie jest łaskawe ani dla kobiet, które opuszczają Step, ani dla tych, które pozostają w jurtach. W powieści Czas Czerwonych Gór urzeka też język, bo autorka opowiada w sposób, w jaki relacjonuje się wciąż żywe sagi rodzinne, które łączą się z mitem i zostają w pamięci kolejnych pokoleń. A ci, którzy nam nie opowiadają, traktują nas, czytelników, jak współplemieńców. Nikt niczego nie tłumaczy. Po prostu wciąga w słodko-gorzką opowieść o ich codzienności. Proza Petry Ulowej jest przenikliwa, dojrzała i mądra. Pozornie subtelne kobiece portrety, które kreśli, są bardzo wyraziste i mocno zapadają w pamięć. Pod śniegiem to bezcelerowa psychologiczna powieść specjalistki odkrojenia rodziny Petry Sołkupowej. Jej wyjątkowa umiejętność zaglądania w głowy bohaterów, świetnie oddane zachowania, dialogi, autentyczność sytuacji wciągają czytelnika bez reszty a z pisarki czynią ekspertkę od skomplikowanych i często bolesnych rodzinnych relacji. Trzy siostry, Blanka, Olga i Krystyna, jadą na urodzinowe przyjęcie ojca. Ot, wydawałoby się taki zwyczajny dzień z życia, zwyczajnej, współczesnej rodziny. Ale książka pod śniegiem to świetny pisarski zabieg psychologiczny. Pozornie banalna historia jednej drogi i wizyty w rodzinnym domu staje się pretekstem do wnikliwej podróży w głąb ludzkiej psychiki. Odkrywa te wewnętrzne, skomplikowane rodzinne emocje. I ile może się wydarzyć w ciągu jednego dnia, kiedy to spotkanie, które miało okazać się sielanką, a dom rodzinny azylem, staje się miejscem pełnym złych emocji, rozczarowań i pojawia się tylko kilka ciepłych gestów? A co myślą rodzice? Zapraszam do lektury, bo czytelnik po prostu nie ma wyboru już po kilku zdaniach siedzi w tym samochodzie i wie, że wraz z Blanką, Olgą i Krystyną. Musi pojechać na to rodzinne spotkanie, które często jest również jego historią.